Leclerc zapowiada ekspansję w Polsce. Jej kamieniem węgielnym jest nowy magazyn centralny wybudowany w Woli Rakowy koło Łodzi. Obiekt ma 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i 15,5 tysiąca miejsc paletowych. Zarządza nim firma ID Logistics, która odpowiada za przechowywanie, konfekcjonowanie, dystrybucję towarów, także chłodzonych, do 45 sklepów sieci Leclerc w całej Polsce. O perspektywach funkcjonowania nowego magazynu opowiada prezes zarządu Leclerc w Polsce, Jean-Philippe Magret. Jesteśmy w Woli Rakowej pod Łodzią. Już od 12 lat mieliśmy operacje logistyczne w tym miejscu. Dla nas ważne być w centrum Polski, żeby obsługiwać nasze sklepy, które są rozpraszane w całej Polski. Ta lokalizacja jest dogodna. Widzimy to jako niesamowita okazja nie tylko się rozwijać, ale obsługiwać na wysokim poziomie sklepom. Proces logistyczny jest kontrolowany od A do Z, co pozwoli opanować na wszystkie parametry dobrej logistyki, między innymi jakość produktów, kontrola temperatury, zarządzania datami i zapewnić, że też przez łańcuch logistyczny przepływ towaru do sklepów przebiega w sposób płynny, regularny, bez braków i też bez nadmiernej potrzeby stoków w sklepie. Polski rynek produktów spożywczych rośnie mimo pandemii. W ubiegłym roku powiększył się o blisko 6% i według firmy Nielsen osiągnął wartość ponad 142 miliardów złotych, nie licząc żywności świeżej. Staliśmy się przekonywać firma Leclerc, żeby współpracować z nami przez nasze główne cele, zauważamy jak nasze przewagi konkurencyjne, które są po jedną stronę innowacyjność, systemy informatyczne bardziej generalne. Staramy się zawsze zaproponować najbardziej nowoczesne i najbardziej dopasowane rozwiązania dla naszych klientów. Drugi punkt, który dla mnie uważam jako bardzo istotny, jest bliskość do klienta, tak nazwanej customer care. Więc jesteśmy gotowi, żeby wziąć ryzyko razem z naszym klientem. Jesteśmy gotowi, żeby dopasować rozwiązania dedykowane na niego, czytelne marki, a nie coś, które jest standardowe, dostępne do każdemu, ale coś, które jest na pewno dedykowane do tego klienta, a dopasowane do jego potrzeby. Partnerzy powierzyli inwestycję w firmie Panatoni, która na 2-hektarowej działce rozpoczęła budowę w styczniu 2021 roku. To już piąta inauguracja magazynu w historii Leclerca w Polsce, po 20 lat istnienia magazynu centralnego. I wydaje się, że będzie to magazyn najefektywniejszy z tych wszystkich. Bardzo nam poprawi efektywność pracy. W tym sensie, że wszystkie rodzaje towarów będą transportowane z jednego miejsca z wykorzystaniem jednej floty, co zmniejszy koszty i przyspieszy dostarczanie produktów świeżych do naszych sklepów na terenie całej Polski. Jest to nowy, wielki krok w rozwoju sieci Leclerc w Polsce.